zwykła sofa, zobacz sam. I nikt nie spodziewa się, że cyferki żyją tam. Jeśli tylko dasz im znak, to dzielnie skoro świt ruszają całe rzędy cyf. Gdy pojawią się kłopoty, to zawołaj cyfrę swą. Pomoże ci, gdy pecha masz i sytuację złą. Gdy niełatwe masz zadania i brakuje rozwiązania, już cyferki w drodze są. Super cyfry! Już cyferki w drodze są. Zasada jest taka, że możesz skakać tylko na trójkąty. Dlaczego? Bo trójkąty mają trzy boki. Jeden, dwa, trzy. Więc to jest kształt dla ciebie, a dla mnie są prostokąty, bo mają cztery boki. Jeden, jeden! Myślę, że ta gra nie jest dla ciebie, jedynko. Ale może niech ma kółka, bo one mają jeden krzywy bok. Dobrze, jedynko, weź kółka. Kółka! O! Jedynce się nie uda. Wiem. Dobrze, zaczynamy wyścig. Okej! Okay. Hop! Trójkąt! O! Prostokąt! Trójkąt! Zaraz, zaraz, to nie jest trójkąt. A to na pewno nie jest prostokąt. Twój trójkąt jest bardzo spiczasty. Ale... i tak ma trzy boki. A twój prostokąt jest długi i cienki. Ha! Udało się! Jedynka nas pokonała. Bo ty się kłóciłeś ze mną. Przecież to ty kłóciłaś się ze mną. O! Chodźmy! Pokonani przez jedynkę. Chodź, cztery! Mamy zgłoszenie! Tu agent 99. Mów, agencie 99. Źle się dzieje. Nie na długo. Dziewczynka bawi się tablicą. Poczekaj, wrzucam to na ekran. Zobaczcie, co się dzieje z tablicą. Ojej! O, wow! Dziwne. Trzeba tam zaraz kogoś wysłać. Dziękuję. Nie ma za co. To nasza praca. Kto pójdzie? Dziś chyba moja kolej. No tak. Ho, ho. Bo kłopot mamy, musi ktoś iść, by trudny problem rozwiązać dziś. By uniknąć tej afery, kogo wyślemy? Numer 6. Powodzenia, 6. Powodzenia. Sprawdzam, czy nikogo nie ma. Droga wolna. Gotowy 6? Gotowy i czekam. Sześć, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Szukam szóstki. Tak, szukam szóstki. Znalazłem szóstkę. Przygotuj się na lądowanie. Ha! Dobrze. Zabieram się za ten problem. Melduje się kolejny agent. Tu agent 72. Co się dzieje, agencie 72? Ten pan ma wielki problem z pisaniem listu. Bardzo dziwne. Agent 27, patrzcie, co się dzieje z flagą na rowerze.
co się dzieje? Nie jestem pewien, ale podobnie jest w szkole. No to tam pójdzie 6. Jesteś tam 6? Tak, mam stąd wspaniały widok. Co się dzieje? Dzieci bawią się w hula hop i mam przeczucie, że stanie się coś dziwnego. Bardzo dziwne rzeczy, 6. Tak, i wiem już dlaczego. To nie kształtek! Nie kształtek do akcji wkracza znów. Nie kształtek zmienia świat. Nie kształtek zabawę taką ma. Zmienia rozmiar, zmienia kształt. Zmieni nawet twoją twarz. Zmienia świat, to nie kształtka gra. Nie kształtek, tak, to ja. Musimy go powstrzymać. Agenci, jakieś pomysły? Nie kształtek zmniejsza lub zwiększa kształty. Spójrzmy na kształty. Jest prostokąt. I trójkąt. I kółko. Super. Wyślę moc łamiłebka, aby przywrócił normalną wielkość. Uruchamiam maszynę łamiłebka. Jeśli nie wiesz co i jak, łamiłebek da ci znak. Łamiłebek problem bada i w potrzebie wam pomaga. Sławy swej całkiem wart. Hop start! Przywróć wielkość kształtom. Przywróć wielkość kształtom. Wysyłam moc łamiłebka. Przywracam wielkość. Nie działa. O nie. Spróbuj list tego pana. Przywracam wielkość. O nie, tak się starałam. Nie rozumiem. Spróbuj z flagą. Przywracam wielkość. Tak. Co? Dlaczego łamiłebek naprawił flagę, a innych rzeczy nie? Moja moc łamiłebka to zrobiła. Może ma to związek z trójką i kształtem. Moc łamiłebka zadziałała, bo flaga jest trójkątna. Więc? Trójkąt ma 3 boki, więc moc łamiłebka zadziałała. To ja! Cyfra 3! Ale moc trójki nie zadziałała na lis. To jest prostokąt. Co teraz? 4! Musisz pójść do maszyny mocy łamiłebka. Ja? Bo prostokąt ma 4 boki. To moja cyfra. Masz rację. 6. Teraz właściwa cyfra poradzi sobie z właściwym kształtem. Zaczynamy! Moc łamiłebka cyfry 4, żeby przywrócić wielkość prostokątu. Tak! Teraz trzeba naprawić hula hop. Kto przyśle moc łamiłebka? Kółko ma tylko jeden krzywy bok, więc potrzebujemy 1. Tak myślałam, agencie 99. Spróbujmy. Wysyłam moc łamiłebka 1, żeby naprawić kółko. Tak, udało się! Hurra! Ojej, co teraz? Niech kształtek wciąż sprawia kłopoty. Spójrz. Bardzo dziwne kształty. O, patrzcie na chusteczkę. Wow, kształty naprawdę się zmieniają. Jeśli nie kształtek będzie ciągle zmieniał kształty, wszystko może się zdarzyć. Jeśli kanapka ciągle zmieniałaby kształt, byłoby ją bardzo trudno zjeść. A gdyby telewizor się zmieniał? Nic nie mieściłoby się na ekranie. A gdyby rozciągnęły się koła samochodu, to skakałby w górę i w dół i zrobiłoby ci się niedobrze.
Trzeba powstrzymać niekształtka. Szybko! Zobaczcie, co się dzieje z flagą na rowerze. Musimy coś z tym zrobić. Nie wiem, czy to jest nadal trójkąt. Wygląda to dziwnie, ale ma trzy boki, więc może to trójkąt. Spróbuję. Niech moc cyfry 3 naprawi ten trójkąt. Ten śmieszny kształt to trójkąt. I chusteczka też. Oby to były prostokąty. Wszystkie mają cztery boki, więc spróbujmy. Wysyłam moc cyfry 4, aby naprawić prostokąty. To były prostokąty. Tablica też. Tu też potrzebujemy pomocy. Patrzcie, co niekształtek robi z hula hop. Kształt się zmienił. Ale nadal ma jeden bok. Wysyłam moc cyfry 1, aby naprawić ten kształt. O nie, kółka nie chcą się naprawić. Moc jedynki nie działa. O nie. O, nie panikuj. Chyba wiem dlaczego. Daliśmy złą nazwę kształtu. Tak, gdy kółka są spłaszczone, zmieniają kształt na owalny. Dobrze. Wysyłam moc łamiłebka, aby zmienić owale w kółka. Owale precz. Udało się! Kształty wróciły do siebie. No i przegrał. Wracaj, 6. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Brawo, 6. Moc łamiłebka spisała się. I mamy wszystko na ekranie. Był problem z kształtami, takimi jak prostokąt, zmniejszały się i zwiększały, tak jak list tego pana. Trójkątna flaga zmieniła wielkość. A hula hop to kółko też zmieniało wielkość. Naprawiliśmy to dzięki mocy łamiłebka od właściwej cyfry. Niekształtek zmienił kształty, ale to wciąż były trójkąty o trzech bokach. Te prostokąty wyglądały dziwnie, ale ciągle miały cztery boki. Hula hop też się zmieniało. Miało jeden bok, ale stało się owalem. A gdy się o tym dowiedzieliśmy? Naprawione! A teraz to, co najlepsze. Czyli co? Spróbuję znaleźć najdłuższy prostokąt, jaki się da. Świetny pomysł. Co jest najdłuższym i najcięższym prostokątem? I jak długi może być prostokąt, zanim stanie się linią? Ojej! Rozejrzyjcie się i dajcie znać super cyfrą!